Witam Was serdecznie i powiem od razu, że nie bardzo wiedziałem, czy w ogóle mnie dzisiaj zobaczycie w zapowiedzi, no bo powiedzieć, że walka Jafai kontra Frank to jest dla hardkorowców, to jest jak nic nie powiedzieć. To jest dla ultra, mega, mega, ultra, mega hardkorowców walka, natomiast wspomniemy o niej parę zdań, natomiast jest parę takich innych rzeczy, które stwierdziłem, że warto powiedzieć, plus na koniec będzie ogłoszenie parafialne pod taką ogólną tezą. Witam Was wszystkich na moim vlogu. Będziecie w akcji. Mam nadzieję, że będziecie w akcji. Na koniec opowiem Wam, o co chodzi. Dobra, zaczynamy od tego, co trzeba odhaczyć. Nie wiem, czy trzeba. Mówię, dla hardkorowców Jafai kontra Frank. Galal Jahali, jeden z trzech braci. Także trzeba wymieniać po imieniu. Galal Jahali, złoty medalista olimpijski z Tokio. W kategorii muszej występuje 4-0, 3 KO. Walczyć będzie z Frankiem, to Gala Dazon, 15-3, 3 KO. Powiem szczerze, że patrzę na kartkę, bo nie pamiętam nazwiska gościa o nazwisku, znaczy nie pamiętam osiągnięć człowieka o nazwisku Frank. Już wiem, dlaczego nie pamiętam, bo nic nie zrobił. Jest 114. Natomiast jeśli chodzi o Jafai, to takie olbrzymie nadzieje pod jego kierunkiem ze strony matchboxing, żeby tym mistrzem świata został, bo mistrzem olimpijskim był, natomiast ostatnie walki pokazały, że to nie takie proste, szczególnie jak się ma 30 lat. W kategorii muszej 30 lat to już masz 25 walk zawodowych za sobą i nie wiem, ze 3 walki o tytuł mistrza świata. Natomiast no, nie w jego przypadku walczy z Frankiem. No łatwo popatrzeć, wrzucam w tej chwili, jakie ma szanse wygrać Frank z nim, czyli żadne. To jest 2000 do 1. To znaczy tak, jak chcecie postawić 1000 dolarów, to zarobicie 20 tysięcy dolarów, stawiając na zwycięstwo Franka. To ma być taki showcase tego Galala Jafai. Nie jestem przekonany, czy to w ogóle ma jakiś większy sens, natomiast gość ma, tego mu nie zabieram. Dosyć fajnie się go ogląda, ofensywny, natomiast do mistrzostwa świata daleko, natomiast nie wiem, 15 czy 20 w boksreku wśród pięściarzy wagi muszej kontra 114 w main evencie. Nie, na undercard w porządku, takie rzeczy można robić, natomiast normalnie nie. Jestem tego przeciwnikiem. W głównych walkach wieczoru muszą być killerzy. Muszą być. Natomiast jest jak jest. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co się będzie działo na ringach. Poważnie, to jest wszystko, co się będzie działo na ringach. W zeszłym tygodniu było mnóstwo rzeczy, które się dzieją. 2 tygodnie nie było nic. Powiem tak, no to w Stanach Zjednoczonych, taka uwaga zupełnie na marginesie, sierpień to zwykle był dobry czas na wielkie walki. To był rzeczywiście czas na takie walki, kiedy się chciało coś super pokazać, no bo później wskakuje sezon NFL, czyli futbolu amerykańskiego, który przykrywa kompletnie wszystko. Cokolwiek sprzedać w tym czasie, to jest niemożliwe. To jest prawie niemożliwe. Natomiast oprócz oczywiście mega walki, którą widzieliśmy w wykonaniu Crawforda, o nim za chwilę, i Spence'a, no to dosyć ciekawo to wygląda. Miały być pojedynki, wiadomo, wypadł przecież Beterbijew kontra Smith, natomiast mówimy o tym, co jest. Dobra, to przeskakujemy teraz do tych rzeczy na zasadzie, kto co powiedział i z czego się później wycofywał. Zostanę tutaj przy meczu boxing, zostanę przy wypowiedzi Jessica McCaskill, która podczas jednego z popularnych programów pięściarskich, nie będę Wam wszystkiego opowiadał, czyli w skrócie, mniej więcej zareagowała tak na te wszystkie wpadki pięściarzy matchroom boxing ostatnio dopingowe, sugerując, że jak ktoś nie chce podpisać kontraktu albo nie chce podpisać kontraktu na zasadach matchroom boxing, to nagle się okazuje, że wpada. Czyli zasugerowała wprost, że Eddie Hearn i matchroom boxing kontrolują, co kto dowie się na temat badań antydopingowych. No co było oskarżeniem tak kryminalnym, zresztą sam Eddie Hearn natychmiast to skomentował, czego on jeszcze nigdy nie słyszał. Nikt nigdy czegoś takiego nie słyszał, bo co sugerować, że firma kontroluje to, co widać w testach, w zależności od tego, czy ci pięściarz pasuje, czy nie, no to już jest kryminał razy 100.
Natomiast bardzo szybko sobie zdała, przypomnę, że ona ma walczyć dla Matchroom Boxing. Ma walczyć, to jest chyba kluczowe słowo. Ja na miejscu Eddie Herna bym wszystkie jakiekolwiek ustalenie miał z Jessica McCaskiem i powiedział sobie, dziewczyna, jesteś taka mądra, to walcie indziej i zarabiaj pieniądze gdzie indziej. Zwłaszcza, że nic specjalnego ostatnio nie pokazywała, a wprost przeciwnie. Natomiast dostała pismo od adwokatów Matchroom Boxing i paru innych jeszcze i natychmiast opublikowała na kolanach, jak zresztą widać tutaj, przeprosiny, że to wszystko było nieprawda i to w ogóle nie powinnam tego mówić, to były kłamstwa i przepraszam wszystkich i tak dalej. No tak się kończy gadanie takich rzeczy, albo masz coś w ręku, dowody, albo po prostu coś ci nie pasuje i nagle gadasz, to później trzeba się liczyć z tym, że adwokaci wkroczą do akcji. Także to była mocna, ostatnio jedyny mocny występ Jessica McCaskill, który skończył się tak, jak się skończył, czyli przepraszaniem na kolanach pana, który daje ci zarabiać. Taka jest rzeczywistość. Charlo kontra Canelo Alvarez, interesujące stwierdzenie Jermela Charlo, który stwierdził, że powalczy chyba dosyć długo w tej kategorii 168, no bo wiadomo, że jak z nim wygram, to jest klauzula w rewanżu i będziemy walczyć jeszcze raz. No to jeszcze taki drobiazg jest pod nazwą, musisz wygrać z tym Canelo Alvarezem, żeby ten rewanż został aktywowany, natomiast Canelo z drugiej strony mówi, ja mam prosty plan, najpierw Jermel, a później Jermal Charlo. Nawiasem mówiąc, pięściarsko, mistrzostwo świata, no bo brata ze 154, później brata z wyższej kategorii wagowej, raz za razem, to się samo sprzedaje, tutaj no, nie trzeba robić reklam, to po prostu samo leci, to jest samograj. Piękny pomysł, czyli wrzesień i maj dwóch braci Charlo zostanie rozpracowanych przez Canelo Alvareza, taki jest plan. Ja w 100% w taki plan wierzę, no bo kontrakt obejmuje walki, więcej niż jedną walkę z Premier Boxing Champions, więc dlaczego nie dać drugiego mistrza świata, którym jest Jermel Charlo, a jeszcze dodamy brat kontra brat, no w ogóle brat, pomszczenie brata, zakładając, że Canelo wygra oczywiście, to się samo nakręca. Super pomysł. Canelo kontra bracia Charlo przez następne pół roku. Więcej niż przez następne pół roku. Rzadko się zdarza, żeby można było powiedzieć, to jest dobry pomysł, kiedy mówimy o tego typu pojedynkach, brat za brata i tak dalej. Natomiast tutaj absolutnie tak, no bo sportowo to się super broni. Natomiast jak jesteśmy przy tych wypowiedziach Charlo, no to oczywiście Terence Crawford się włączył tutaj już, że on nie ma żadnego problemu walczyć ze zwycięzcą walki Canelo kontra Charlo. Nie wiem, wydaje mi się, trochę się zaczyna rozpędzać. Uwielbiam Crawforda, nie można go nie uwielbiać. Po tej walce ostatniej, gdzie udowodnił absolutnie wszystko, co można udowodnić, że jest najlepszym pięściarzem świata, no ale z tym stwierdzeniem, że ja chcę zwycięzcę, jak będzie Canelo, to też nie ma żadnego problemu w niższej kategorii wagowej, no bo on taki no, nie za duży jest i w ogóle no, niby muskularny, ale mogę go wziąć. W jakiej kategorii wagowej chcę z nim walczyć? W 154 Canelo nie będzie walczył. W 160 nie będzie walczył. To w jakiej kategorii chcesz z nim walczyć? Mr. Crawford. Nie wiem. Natomiast Crawford ma swój czas, może sobie pogadać. Każdy będzie słuchał, bo jest najlepszym bez podziału na kategorie wagowe. Natomiast zostając w temacie Crawforda, dzisiaj jakoś tak się wszystko wiąże. Zapominając na chwilę o tym, co będzie za pół roku w wykonaniu Crawforda, słyszę, że walka rewanżowa z Errolem Spencem Juniorem szykowana na pierwszy tydzień grudnia albo ostatni tydzień listopada. Trener Errola Spencera Juniora powiedział, że ta zmiana kategorii wagowej w 154 panowie będą walczyli. Wszystko całkowicie zmienia, ponieważ Errol Spence Junior będzie zupełnie innym pięściarzem. Nie wiem, jak Derek James chce to zrobić, żeby był zupełnie innym pięściarzem. Tam oczywiście przewija się jeszcze, że się wiele nauczył z tej walki i tak dalej. Nauczył się równie wiele z tej walki Crawford, więc czy będzie to 154, czy tak jak była 147, moim zdaniem nie będzie żadnej różnicy, natomiast Derek James jest przekonany, że różnica będzie olbrzymia i że Errol Spence tą walkę wygra. Trzeba będzie to zobaczyć. Za każdym razem jak walczy na lepsze pięścia świata, trzeba go zobaczyć, natomiast no tutaj już jest postawienie wszystkiego na absolutnie jedną kartę.
zobaczymy, bo to jeszcze czas do tego pojedynku, jak widzicie, trochę tego czasu jeszcze jest. Natomiast wszyscy się mocno upierają, że ten pojedynek będzie do zarobienia. Są olbrzymie pieniądze dla jednego i dla drugiego, natomiast ja cały czas się zastanawiam, jaki to ma sens. Pamiętając to, co oglądałem w T-Mobile Arena i na zakończenie to ogłoszenie parafialne, ponieważ jednak nie dotrę do Wrocławia, różne rzeczy się zdarzyły w międzyczasie, nieważne, to już jest w tym momencie detaliczne, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ mnie tam nie będzie, otwieram Garnek Sports YouTube dla Was. Słuchajcie, krótka piłka, w opisie każdego wideo jest mój e-mail. Przez cały tydzień, kiedy będą się działy te różne rzeczy związane z walką Aleksandra Usyka z Danielem Dubois, podsyłajcie wideo. Zrobię kompilację. Oczywiście będzie napisane kto, co, jak, kiedy. I będziecie mogli zaszaleć na Garnek Sports YouTube. Tak, wydaje mi się, że to fajny pomysł. Takie spojrzenie moje nie zawsze jest tylko, zawsze było tylko moje. Teraz będzie w 100%, czyli oddaję kibicom boksu mojego vloga przez cały tydzień. Przez cały tydzień vlog będzie poświęcony tym, co podeślecie. Prosta sprawa. Zapraszam wszystkich tych, którzy robią to od zawsze. Zapraszam wszystkich tych, którzy będą robili to pierwszy raz. Wasza arena, krótka piłka. Mam nadzieję, że trochę tych wideo będzie, że znajdziecie czas, żeby to do mnie przesłać. Natomiast uważam, tak pomyślałem, jak to zrobić coś w drugą stronę. Żeby nie tylko była moja facjata do oglądania, tylko to, co wy zrobicie. Tak jak mówię, zapraszam na vloga. Adresik jest na dole w opisie każdego z vlogów, więc do dzieła. Panowie, panie i w ogóle teamy pięściarskie, które coś robicie. Wszystko będzie pokazywane. Krótka piłka, będziecie mogli pokazać, nie wiem, no rzeczy, które uznacie za fajne. Na koniec to ja tak zadecyduję, co jest rzeczywiście fajne, a co jest nie, bo to jakiś tam standard musimy przyjąć. Natomiast pomysł spadł mi dzisiaj rano. Uważam za fajny. Słuchajcie, trzymaneczko, na razie szykować kamery, przygotowywać teamy i przypominam jedną taką zasadę, która jest potwornie ważna, natomiast sam się jej uczyłem. Przecież ja tam żadnym vlogerem nie jestem. Której uczyłem się bardzo szybko. Nie tylko obraz jest ważny. Dźwięk jest potwornie ważną rzeczą, zwłaszcza jak chcecie zrobić jakiś podkład dźwiękowy tego. To nie może być tak, że jest tam, nie wiem, 4K czy 8K wideo, natomiast nie słychać kto co mówi, ponieważ zamiast mikrofonu używa, nie wiem, krótkofalówki. To musi być takie, żeby każdy mógł zobaczyć, usłyszeć. Tematy zostawiam wam. Mogą być również boki, może być też, nie wiem, spotkania kibiców, przygotowania, typy, co chcecie. To jest wasza arena. Prosta sprawa. Walka Dubois kontra Aleksander Usyk jest waszą areną do pokazania swoich umiejętności na Garnek Sports YouTube. I kto wie, może jakiejś wielkiej kariery później filmowej, hollywoodzkiej, ale tej prawdziwej, a nie pani Natalii. Także zapraszam, trzymaneczko, na razie.